uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aaaa, i bramka! Jest trzeci gol, jeszcze więcej ciekawego, Bejnarowicz, na ty, gol! I gol dla Stoju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej. Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie programu Przed Kolejką. Znajdujemy się dzisiaj w hali widowiskowo-sportowej AquaZdroju, która nas gości, ale najważniejsze, kto prowadzi program. Program prowadzą doświadczeni dziennikarze Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur, witamy serdecznie. W poszukiwaniu nowego ustawienia. Tak, w poszukiwaniu nowego ustawienia i nowego tła, żeby było ładnie i przejrzyście. Trochę nas to kosztowało chwilę stresu, denerwowania się, ale w końcu jakoś się udało. Panowie, przejdźmy do meritum dzisiejszego spotkania. Kolejna kolejka za nami. Zacznijmy od czwartej ligi, choć skrótów z czwartej ligi nie mamy. Nie mamy, bo drużyny, które zazwyczaj pokazujemy, grały w tym momencie na wyjeździe. No, ładnie to zabrzmiało, drużyny liczby mnogiej, nie? O Górniku Nowe Miasto mowa. Chcielibyśmy. Tak. Tak. Generalnie prawda jest taka, że dużo się działo w tej czwartej kolejce, piątej kolejce czwartej ligi. Naprawdę fajne mecze za nami. Dużo ciekawych sytuacji, które doprowadziły do takiego, a nie innego rozwiązania. I no, niektóre drużyny są na pewno przeszczęśliwe, jeśli chodzi o punkty. Powiem tak, bardzo fajnie było w Nowej Rudzie, wygrał Słowianin, ale z tego, co mi przekazywano informacje na bieżąco, to te dwie ostatnie bramki, te dwie bramki w ogóle padły w ostatnim czasie meczu, w doliczonym czasie gry. Tam trener Jacek Fojna naprawdę dobrze poukładał zespół. Ta Nowa Ruda grała tak świetny mecz, że Piast mógł naprawdę być niemal pewien, że to spotkanie ugra na plus, czyli jakieś punkty zgarnie. Niefortunne sytuacje pod koniec rywalizacji, zmiany, zawodnicy, którzy mieli mniej ogrania, popełniali błędy, to doprowadziło do sytuacji, w której goście zdobyli dwie bramki. No i tak jakby ukarana została ta decyzja trenera, który naprawdę no, wszystko miał praktycznie zapięte na ostatni guzik, aż do ostatniej minuty spotkania. Nie? Ja zwróciłbym uwagę, czy wróciłbym do naszego ubiegłotygodniowego gościa, Kamila Jasińskiego, trenera Zdroju Jedynie na Zdrój, który jednak wspominał o zespole KS Łomnica, czyli Beniaminku czwartej ligi. Pamiętam, jak mówił, że byłoby to naprawdę nieprzyjemną niespodzianką, gdyby Górnik Nowe Miasto, czyli inny Beniaminek tej klasy rozgrywkowej, przegrał w Łomnicy. I faktycznie tak się stało, bo dla mnie to jest oczywiście ten punkt najważniejszy, czy ten najważniejszy mecz, gwóźdź tej czwartej ligi. No to kolejna wygrana, to co powiedzieliśmy sobie, że liczymy na drugą z rzędu wygraną Górnika Nowe Miasto. Tak się stało. Ekipa trenera Wojciecha Błażyńskiego zaliczyła 3 punkty w Łomnicy, zwyciężając 2-1, no i to cieszy. Tak, ale popatrz, bramki padły bardzo późno, 72 bodajże, 83 i dopiero pod koniec meczu gol dla gospodarzy. Tam jeszcze by się mogło to wszystko dziwnie potoczyć, gdyby nie odrobinę no, szczęścia może, nie wiadomo jak to tak do końca można opisać. Punkty się udało zdobyć i to chyba się liczy tak naprawdę najbardziej. Ja oprócz tych punktów, tak przyglądając się tabeli, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Górnik awansował na fajne 11 miejsce, co może być też takim punktem odniesienia do kolejnych meczów i do kolejnych zdobyczy punktowych. Ale zwróćcie uwagę, że w tabeli są takie tuzy i wydawałoby się, że zespoły, nie wydawałoby się, renomowane jak Polonia Stal Świdnica, jak Piast Nowa Ruda, czy Lechia Dzierżoniów, które ten początek rozgrywek mają no, słabszy, jednak można powiedzieć po piątej kolejce chyba nie takiego scenariusza się spodziewali kibice tych zespołów. Ale tu ja bym chciał wam przerwać, bo to się wiąże z remisami. Zobaczcie, kolejny remis Polonii Świdnica. 2 tygodnie temu znowu remis i te remisy mają wpływ na to, że nie ma po prostu wyszarpanych punktów, 3 punktów. Ale dzieje się coś, bo zobaczcie, że też ta Polonia Świdnica ma bardzo taki ciekawy bilans bramkowy, 11-11. Przy takim układzie, na przykład jak Piast Żmigród, zajmujący obecnie miejsce 4 w tabeli, który również ma dużo bramek zdobytych, dużo straconych, ale zdecydowanie więcej razy wygrywał swoje mecze, to daje mu wysokie w tej chwili miejsce w tabeli. No nie wiem, jak do tego wszystkiego podejść. Wydaje mi się, że są jakieś problemy czysto
organizacyjne, jeśli chodzi o samą grę chyba, bo gdzieś początek meczu, te sezonu, te czerwone kartki bramkarzy, to ich wszystkich wybiło z rytmu, potem wysoka wygrana, potem znowu gdzieś zgubione punkty. No i chcąc, nie chcąc, mocne rozczarowanie kibiców w Świdnicy. Innymi słowy, trzeba będzie chyba zaprosić do naszego studia Damiana Hajewskiego, a to byłby który jest dobrym rozmówcą, bo nieraz z Damianem rozmawiałem, z popularnym Hajkiem, który może nam właśnie wytłumaczy tę sytuację. Skąd, bo to co wspomniałeś, 11 goli, czyli ten bilans w 5 meczach po stronie zdobyczy całkiem imponujący, ale niestety również 11 goli po stronie straconych. Zobacz też, że jeżeli chodzi o liczbę zdobytych bramek, to Polonia Świdnica byłaby w tej chwili na... piąte miejsce, tak. Piąte miejsce. Bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Za to, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę straconych bramek, to też niestety to jest gdzieś mniej więcej piąte miejsce od końca. Czyli coś jest na rzeczy, no i ten wynik w tabeli, jaki jest, taki widzimy. No identyczna sytuacja z Piastem Nowogrodem, o którym wspominałeś, bo tak. Też 5 punktów, jedno zwycięstwo, 2 remisy, 2 porażki, a temu zespołowi również ze względu na liczbę Wałbrzyszan w nim występujących, czy samego trenera Fojny również kibicujemy. No panowie, ale lider jest tylko jeden albo dwóch liderów, no i cały czas utrzymuje się od samego początku rozgrywek to, że Słowianin Wolibusz jednak no nie odpuszcza od samego początku rozgrywek. No nie odpuszcza. No właśnie ten mecz w Nowej Rudzie mógł być tym pierwszym, w którym lider by punkty zgubił. Wiele osób uważa, że tam naprawdę dopisało tej drużynie sporo szczęścia. Mówi się, że szczęście sprzyja lepszym, mówi się też, że szczęściu trzeba trochę pomóc, ale generalnie prawda jest taka, że każdy, kto to spotkanie widział, no ja niestety nie miałem okazji, mówi o tym meczu bardzo ciepło i mówi ciepło o samej drużynie Piasta. Mówi, że po prostu Słowianin miał sporo szczęścia. No ja bym bardzo chciał usłyszeć komentarz z drugiej strony, czyli z Woli Bożej, bo być może tutaj trochę też emocje brały górę akurat przy ocenie tego spotkania. Inna sprawa, że jest to piąte zwycięstwo, zaledwie jeden stracony gol, zobaczcie w tabeli, to naprawdę robi duże, daje, to jest imponujące. Po 5 meczach, 5 wygranych, 2 razy u siebie, 3 razy na wyjeździe. Jedyny gol stracony to bramce na wyjeździe w jednym ze spotkań. Więc tak na dobrą sprawę, no ta drużyna, tak jak mówiliśmy przed sezonem, chyba idzie na miejsca, przynajmniej na razie tak to wygląda. Gdyby nie stracone 4 bramki, to Miedź Legnica mogłaby mieć naprawdę imponujący też bilans, bo tylko jedną bramką więcej by strzeliła niż Słowianin Wolibusz, więc Miedź Legnica też jest bardzo ofensywnym, dobrze poustawionym zespołem. Ale widzisz, gdyby nie te 4 bramki, tak jak mówisz, tutaj w jednym przypadku stracone bramki przez Miedź doprowadziły do sytuacji, że ta drużyna zgubiła punkty. I to przegrała swoje spotkanie. Gdyby tam się trochę inaczej to poukładało, to również byłaby pewnie nieco wyżej w tabeli. Ja jednak wolę tutaj też zwrócić uwagę na to, że Oława, podobnie jak Słowianin, też wszystko wygrywa do tej pory. I mieliśmy przykład tego, jak ten zespół gra w pierwszym meczu, gdy tutaj przyjechali do Wałbrzycha na mecz z Górnikiem Nowe Miasto. I też jestem bardzo teraz mocno zainteresowany tym, jak radzi sobie Barycz Sułów, który jest najbliższym rywalem, prawda, wałbrzyskiej drużyny. No radzi sobie bardzo dobrze, radzi sobie bardzo dobrze, nie możemy tego ukryć. 12 strzelonych, tylko 5 bramek straconych, no to naprawdę jest też... 4 zwycięstwa, 1 porażka, także znowu kolejna ekipa, to co mówiliśmy, z czuba tabeli, która będzie rywalem Górnika Nowe Miasto. Ale Bartek, zobacz, bo to też jest ciekawe, ta drużyna na swoim boisku radzi sobie perfekcyjnie, można powiedzieć, praktycznie rzecz biorąc 3 zwycięstwa, 8-1 bilans bramkowy, jeżeli chodzi o mecze domowe. Zobacz, zupełnie trochę to inaczej wygląda, jak patrzymy na ich mecze wyjazdowe. 1 wygrana, 1 porażka, 4-4 w bramkach, także generalnie... Silni u siebie. Ciekawy jestem, czy no, tu jakikolwiek cud mógłby się zdarzyć w Wałbrzychu w sobotę, by Górnik Nowe Miasto, natchniony tymi 2 wygranymi, ja wiem, trudnymi meczami, na styku wygrane, niekoniecznie z tą iskrą musiało się to udać, udało się. Generalnie, czy to im pomoże uwierzyć w to, że nawet z tak silnym rywalem są w stanie powalczyć o punkty? Dawid z Goliatem? No tak to wygląda. Panowie, to dobrze, płynnie przeszliście do tego, co będzie, a ja wam powiem, że mi się chętnie bym się przyjrzał, a może się uda mi przyjrzeć meczu, gdzie Piast Nowa Ruda zmierzy się z Chrobrym 2 Głogów. Bo to... Wybierasz się do Głogowa? Nie, wybrać się może nie wybiorę, ale może uda się obejrzeć to w internecie. A myślałem, że z trójkę pojedzie, wiesz, parę... Półtorej godziny na miejscu, zwiedzi tak. Trochę a świata. A godziny jest mecz?
No tu nie, już wchodzimy nie, na godzinę 16. To tak, rozmawialiśmy, że we wrześniu tak, spotkanie. Nie wiem, czy bym zdążył, ale chętnie bym obejrzał, ale gdyby... Z nadmorza będziesz wracał. Tak, gdyby grali w Bierzenie, było mi to bardziej bliżej. No ale tak jeszcze mówisz o tej następnej kolejce. Ja ci powiem, bardzo ciekawy mecz był w Dzierżoniowie właśnie podczas tego ostatniego weekendu, gdy Lechia walczyła z Chrobrem na własnym obiekcie. To był ich pierwszy mecz ligowy na swoim stadionie. O 19.30 rozpoczęło się tamto spotkanie, mecz przy sztucznym świetle, bardzo fajna atmosfera. Lechia go przegrała 2-1, natomiast sam fakt tego, jak przystąpiła do tej rywalizacji, to tutaj jeżeli chodzi o mecz kolejny tej drużyny, czy też Chrobrego w kolejnej kolejce, uważam, że nie jest to z góry powiedziane, że zarówno Chrobry, jak i Lechia te swoje mecze, wiesz, wygrają. Tak jak tutaj mówisz, Chrobry, Piasnowa Ruda, okej, okay, będziemy tutaj to oglądać. Chrobry u siebie. Trzeba byłoby to skorelować z pierwszą drużyną. Czy tak. Kiedy będzie grała pierwsza drużyna, czy u siebie, czy na wyjeździe, czy będą w stanie, wiesz, tych zawodników z pierwszej drużyny sobie tutaj gdzieś dokoptować. Mhm. Tak. Natomiast Polonia Środa Śląska będzie podejmować Lechię Dzierżoniów. W Środzie Śląskiej zawsze się gra ciężko. Jak w zeszłym roku przed reorganizacją ligi układano te dwie grupy i było mocne takie, wiesz, rozmowy na temat tego, czy Polonia Środa Śląska, czy Górnik Wałbrzych mają zagrać w grupie zachodniej. Według mapy teoretycznie powinien grać tam Górnik, bo był najbardziej wysuniętą drużyną na zachód z tych wszystkich stykowych ekip. Zagrała tam Polonia Środa Śląska, która miała taki sobie średni start, natomiast później ten sezon ładnie dokończyła, utrzymała się w lidze. Mają ciekawy obiekt, już po modernizacji, bo też ten pierwszy mecz tam mieli problemy, żeby to boisko dopuścić do gry. No i obawiam się, że tam wcale tak łatwo punkty nie będzie. Ktokolwiek tam nie pojedzie. No dobrze, panowie, to powoli kończymy czwartą ligę. Na pewno oczywiście... Skończymy w czerwcu w przyszłym roku. Tak. Kuba zawsze potrafi mnie zaskoczyć. Generalnie no, jeszcze jest jedna przeprawa, druga drużyna z czwartą drużyną, czyli Piast-Żmigród z Moto Jelcz Oława. Też mi się wydaje bardzo ciekawe spotkanie, które będzie czekało nas w następnej kolejce. No dobrze, to chyba tyle z czwartej ligi. Jeszcze pytanie, Kuba, czy coś pokażemy? Tak, będziemy pokazywać mecz w sobotę. Górnik Nowe Miasto Barycz-Sułów od godziny 16, początek spotkania. No, ciekawy jestem tego meczu, ciekawy jestem tego, jak poradzą sobie zawodnicy Wojtka Błażyńskiego. Wiem, że Barycz przyjeżdża tutaj najsilniejszym możliwym składem. Dzisiaj też rozmawiałem chwilę z przedstawicielami Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, którzy dopytywali co do tego meczu, czy będziemy go pokazywać. Tak, będziemy go pokazywać. Generalnie myślę, że jeśli tutaj... No, dopiszę pogoda, kibice na pewno dopiszą, może być ciekawie. A i jeszcze powiem, słuchaj, jedną rzecz, bo jak już mówimy o tym meczu, na stadionie będziemy oczywiście mieli do sprzedaży właśnie skarb kibica. Wszystkich chętnych przed meczem, w przerwie meczu, po meczu też bardzo zapraszamy. Chciałbym powiedzieć, edycja limitowana. Edycja limitowana do stanowiska Jakuba, tam gdzie komentuje, będzie można podejść i nabyć, tylko nie w trakcie meczu, żeby nie przeszkadzać podczas komentowania. No jest ich na tyle dużo, tych egzemplarzy zawsze mamy ich na tyle dużo ze sobą, że dla każdego starczy. Na tym stadionie, z tego co wiem, może się znaleźć jednocześnie nie więcej jak 1000 osób, a wydrukowaliśmy więcej. Tak jest. Kuba, to ja jeszcze ci wbiję szpileczkę i odejmę ci widzów, bo tych, którzy mogą przyjść na stadion i kibicować, zapraszamy na stadion. Oczywiście wstęp jest bezpłatny na mecz i przy okazji możecie kupić... A skąd wiesz, że bezpłatny? Ja słyszałem, że cegiełki sprzedają. Cegiełki? A nie, no to jak cegiełki, to cegiełki oczywiście, jak najbardziej za. No i znowu dałeś się wkręcić. No to dobrze. Kuba, ale najważniejsze, że sprzedawany jest skarb kibica. Zapraszamy widzów, żeby przyszli pokibicować i kupić skarb kibica. Ale... To jest tak, jak człowiek jest troszeczkę oderwany, nie? Wchodzi etykietka media i tak. Wszystko ma już w nosie. Tak. Czy opłata, czy nie opłata. No ale widzicie, jak to jest. Mimo wszystko dobrze jest mieć taką możliwość. Tak. Zapraszam, możemy wspólnie się wybrać, tylko wcześniej trzeba złożyć wniosek za pomocą na przykład serwisu Acredito tak. Na mecz choćby do Lubinia, Ekstraklasy. Też nieźle ta drużyna sobie radzi. Ostatnim razem jak byliśmy tam na takim meczu, zobaczyć jak to wygląda z loży prasowej, słuchajcie, obiadek, zupka, herbatka, kawka. Czyli do samego ja po prostu lubię jeździć na takie wydarzenia. Jeździć czy jeść, bo tutaj jest delikatna różnica, ale w znaczeniu spora. Słuchaj, widać, nie? No. Że lubię. Je się po to, żeby... Nie, żyje się po to, żeby jeść, a nie je się po to, żeby żyć. Żeby tak. Żyć. Właśnie, panowie, dobrze, przejdźmy zatem do naszej ukochanej okręgówki, w której mieliśmy, Kuba, okazję obejrzeć mecze i je pokazać. Jakie skróty
dzisiaj pokażemy przy omawianiu. No na pewno dwa spotkania. Bartek był też na jeszcze jednym z meczy, który pewnie coś tam gdzieś zauważył, bo widziałem, jeździłeś bardzo jak szalony, żeby zdążyć na wszystkie obiekty tam, gdzie miałeś być z aparatem. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Jak zawsze. Jeden punkt karny tylko na koncie. No, uważam, że niesłusznie. Od dwóch lat. I za niewinność. Bo najechał jednym kołem na trawę. Dobrze. Było kilka fajnych spotkań. Twój Orzeł grał w Siebodzicach. Tak. No i tak jak wiecie, obiecał, że pojedzie, pojechał, rzeczywiście zrobił. To mogę coś powiedzieć? Wideo. Panie prezesie, melduje wykonanie zadania. No i słusznie. Nagrał Paweł nawet wszystkie bramki. Także będziecie mogli to za chwilę zobaczyć. No i też postarał się o wypowiedzi trenerów. Także do przeczytania na portalu sportowywałbrzych.com.pl. A żeby było zabawnie, puścimy wam to też w komentarzu audio, żebyście mogli też posłuchać w trakcie tego skrótu. Generalnie powiem wam tak. Paweł zrobił przyzwoitą pracę. Nie powiem, że dobrą, bo zawsze może być lepiej. A Bartek widzi, że ja też zawsze lubię, jak jest, wiesz, jeszcze jakieś pole manewru do tego, żeby było lepiej. No ale nie, generalnie fajnie, że pojechał, fajnie, że było, opowiadaj, jak to wyglądało z twojej perspektywy. To powiem tak, że byłem, widziałem i co zobaczyłem? Zobaczyłem to, że duże problemy ma drużyna ze Świebodzic, problemy ma kadrowe z pewnością i musi się odbudować. No nie oszukujmy się, jeden dzień czy dwa dni przed meczem nowy trener klubu nie zbuduje i nie zbuduje zawodników, potrzebuje na to kilkanaście tygodni, domniemam. Zresztą sam pan Mariusz Błaszczak, trener, którego serdecznie pozdrawiam, w wypowiedzi właśnie powiedział to, że właśnie no ma problemy kadrowe po przejęciu klubu i my życzymy oczywiście jak najlepiej, żeby jak najszybciej udało się to poukładać. I to było widać na boisku, chociaż powiem, że do tej 70. tam którejś minuty... To czekaj, nie zdradzaj szczegółów, zobaczmy jak to wyglądało, a potem dokończysz swoją myśl. Okej. Wiktoria Siebodzice musiała w tym meczu powalczyć o punkty, musiała chcąc odbić się od dna ligowej tabeli. Orzeł atakował, Orzeł zaś tu chciał obronić pierwszą pozycję w tabeli. Tutaj jedna z pierwszych akcji, które zarejestrowała nasza kamera jeszcze przed trafieniem do bramki. Tu kolejny strzał. Teraz wreszcie dośrodkowanie z rzutu rożnego, które przynosi efekt w postaci pierwszego gola. Orzeł Ząbkowice Śląskie nabierał tempa, szybko pada bramka numer 2. No i tu kolejny raz goście w polu karnym, tym razem Spalony ratuje Wiktorię. Ale to akcja, która też już dała drużynie Orła powodzenie. Ładna indywidualna próba wejścia z piłką w pole karne, odegranie i strzał do pustej bramki. Tu już właściwie nie było innej możliwości, jak wykończyć ten atak trafieniem. I Orzeł wciąż nie rezygnuje. Kolejne zagranie z głębi pola. Piłka już na wysokości pola karnego za chwilę. Jeszcze jedna próba strzału. Bramkarz gospodarzy pokonany. Mówiłem chłopakom, na odprawie może zadziałać efekt nowej miotły, tak? Czyli jakiś tam świeży pomysł na grę, świeże siły. Każdy będzie chciał udowodnić swoją wartość nowemu trenerowi. No i chyba tak się stało, bo drużyna ze Świebodzic postawiła naprawdę ciężkie warunki. Pomimo tego dali nam pole gry. Coś próbowaliśmy, lecz byliśmy tam statyczni. No w pierwszej połowie wyglądało to średnio, choć mieliśmy swoje sytuacje. I uważam, że gdybyśmy wcześniej napoczęli przeciwnika, to wynik mógłby być dużo wyższy i spokojniejszy, aczkolwiek no stało jak się stało. Do tej 75 minuty nie mogliśmy znaleźć recepty na dobrze broniącego bramkarza. No ale... Później tak jakby złożyli broń, prawda? No, rozmawialiśmy sobie przed meczem, rozmawialiśmy w przerwie, że dopóki gdzieś tam będą mieli wynik ten remisowy, no to będą biegać, tak? No i to się sprawdziło. Pękli po pierwszej bramce, praktycznie oddali nam już później pole gry i dokonaliśmy dzieła zniszczenia, że tak powiem. Choć mówię, no wynik choć wysoki, no to naprawdę przyszedł nam z dużym cierpieniem i nerwowością. Czyli plany na ten... Chcecie wygrać rundę jesienną? Wie pan co, mamy bardzo młodą drużynę, nie chcemy mówić, czy chcemy wygrać, czy nie. My gramy w każdym meczu o zwycięstwo, w każdym kolejnym. Skupiamy się już na Górniku Wałbrzych. No i jak to się zakończy, to zobaczymy później. Mam pytanie jeszcze o szeroką kadrę. Czy macie dość szeroką kadrę, żeby sobie rotować pomiędzy Pucharem a Ligą? Czy gracie raczej tymi... No tak jak pan widział, no w kadrze mamy 24 osoby, są to głównie młodzieżowcy, wychowankowie klubu. Rotujemy w meczu z pucharowym z
Spartą Ziembice dostali szansę zmiennicy plus wyróżniający się juniorzy. Myślę, że z Granitem Roztoka, z którym będziemy grali kolejny mecz, postąpimy tak samo. Tym bardziej, że 3 dni później gramy mecz ligowy, więc też nie będziemy pokazywać wszystkiego w meczu pucharowym. Plan będzie przygotowany na najbliższe mecze. Będziemy starali się go realizować. No nie jest to łatwe zadanie, tym bardziej, że jest dosyć wąska ławka. W ostatnim czasie też kilku chłopaków opuściło drużynę do różnych klubów. Także mamy wąską ławkę, ale zobaczymy. Musimy zdobyć jak najwięcej punktów teraz na wiosnę, znaczy na jesień, żeby po prostu liczyć na powrót niektórych chłopaków, naszych chłopaków. Lub też chłopaków, których będziemy mogli ściągnąć tutaj, żeby po prostu utrzymać się drużynę. No bo nie ukrywam, taki jest główny cel, żeby się utrzymać w tej podróżce dużo bardziej silniejszej niż najsilniejszej od kilku lat. No właśnie, ona się ta liga trochę zmieniła, ale widać no właśnie takie drużyny jak chociażby Orzeł Ząbkowice, który ma dość szeroką kadrę, żeby nią rozgrywać pomiędzy pucharem chociażby a ligą, prawda? Tak. Było dzisiaj widać po dzisiejszym meczu, że na ławce Orła było 8-9 zawodników, także no, mieli szeroki wachlarz z zawodników, mogli gdzieś porobić te zmiany. Nam jak było widać, zabrakło chyba siły. No właśnie. Do 75 minuty dosyć fajnie to wyglądało. Drużyna realizowała założenia, dobrze się ustawialiśmy. Ząbkowice gdzieś tam, można powiedzieć, że biły głową w mur. Mogliśmy też, mieliśmy 3-4 dobre sytuacje, w których mogliśmy wyjść na prowadzenie, ale no niestety nie wykorzystane sytuacje się pszczą. Niestety straciliśmy pierwszą bramkę, która podobała trochę zeszła, później w tekście następne. Także można powiedzieć, że no, ostatnie 15 minut gdzieś tam zaważyło. Szkoda, bo chłopaki naprawdę włożyli dużo serca, dużo zdrowia w ten mecz. Wynik na pewno jest wyższy niż gra. Lepsza Orła Ząbkowice. Także nie mogło się to całkowicie inaczej ułożyć w prowadzeniu. Ale też nie ukrywajmy, że Ząbkowice zagrali twardo, bo dość no, ostro grali, tak? Nie odpuszczali nogi od piłki, od przeciwnika. Tak, nie odpuszczali. No też fizycznie wydaje mi się, że trochę wyglądali, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. Widać było obrońców, blok defensywny, chłopaki, wszyscy wysokiego wzrostu. U nas tak naprawdę tylko napastnik grający na 9 metrów wzrostowo się z nimi równać, a tak dosyć, tak praktycznie mieliśmy dużo niższy zespół. Przegrywaliśmy większość pojedynków główkowych w powietrzu. No i tak jak mówię, no, fizycznie gdzieś tam w powietrzu wyglądaliśmy dużo gorzej. No i tak to właśnie, panowie, wyglądało. Orzeł strzelił te 3-4 bramki pod koniec, praktycznie w drugiej połowie, czyli od 70 tam którejś minuty, już nie patrzyłem na zegarek, która to była minuta, strzelił oczywiście Maciak, Dyda, Kowalczuk i Madej. No i to wyglądało, panowie, tak, że to nie było tak do końca, że Świebodzice nie miały swojej okazji. Oczywiście grali praktycznie na jednej połowie, grali na połowie, Orzeł siedział na połowie Świebodzic, prawie całą pierwszą połowę, ale było kilka kontr, kilka fajnych akcji, gdzie zakończonych strzałem, czasami strzałem niecelnym, ale widać, że drużyna próbowała coś zgrać, wyjść z własnej połowy. No niestety, no tak jak mówię, przy ograniczeniach kadrowych jest to ciężkie pewnie do zorganizowania i przyjęcia drużyny po jednym dniu. Natomiast no widać, że Orzeł Ząbkowice z drużyną poukładaną. No zresztą chwilę w przerwie zamieniłem dwa słowa z trenerem Orła Ząbkowice, który powiedział wprost, pan Piotr Kupiec, który powiedział mi wprost, że co z tego, że siedzimy na nich, jak nie jesteśmy skuteczni, nie możemy strzelić. No i ta skuteczność właśnie zaczęła się od tam 70 którejś minuty. No i praktycznie do końca meczu już tylko była gra prawie na jednej połowie i no to zresztą było widać z przebiegu. No z jednej strony jest mi szkoda Świebodzic, z drugiej strony podziwiam Orła za grę, no ale ja mam nadzieję, że w kolejnej rundzie, w rundzie wiosennej będą już szanse wyrównane i trzymamy za to mocno kciuki. A ja was zaskoczę, ponieważ no tu wspomniałeś, że nastąpiła
Zmiana na ławce trenerskiej. Trenera Roberta Bubnowicza i jego asystenta Marcina Morawskiego zastąpił właśnie Mariusz Błaszczak. Ja rozmawiałem z Marcinem Morawskim we wtorek rano. Jadąc do pracy przez chwilę rozmawialiśmy zupełnie w innym temacie, ale też zeszła rozmowa właśnie na sytuację Wiktorii Świebodzice i powiedział, że z żalem odeszli z Wiktorii. Też zwracał uwagę na te właśnie kwestie kadrowe, które tutaj no jakby wpłynęły w dużym stopniu na ich decyzję. Ale nie wiem, czy panowie wiecie, że duet trenerski Bubnowicz-Morawski krótko był bezrobotny. To znaczy? Ponieważ obaj panowie przyjęli zaproszenie z zespołu klasy jeleniogórskiej Orła Mysłakowice i już od końca ubiegłego tygodnia, czy od połowy ubiegłego tygodnia obaj panowie znaleźli się w tym zespole. Jak Marcin mi tłumaczył, zespół, który był typowany do gdzieś tam czołowych miejsc w tej klasie rozgrywkowej, rozpoczął bardzo słabo, było od 3 porażek. Robert z Marcinem przyjęli tę ekipę i już od razu w weekend spotkali się, zmierzyli się z Apisem Jędrzejkowice, który jest liderem jeleniogórskiej okręgówki. I jak Marcin powiedział, no powinny 3 punkty znaleźć się po stronie, pierwsze 3 punkty po stronie Orła Mysłakowice. Ostatecznie skończyło się remisem. No ale jest to też jakby tutaj pewien pozytywny prognostyk przed kolejnymi spotkaniami. Ja zresztą rozmawiałem też w kontekście ewentualnej wizyty Marcina w naszym programie, bo jest to zawodnik niezwykle doświadczony który spędził wiele lat grając w klubach niemal całego kraju, bo i Górnik Polkowice, i Górnik Wałbrzych, i Zagłębie Sosnowiec, i zespół z Gorzowa, i Widzew Łódź, tak. Także jest... No z naszych dziecinnych lat słynny Maradona z boiska od pana Kazia. Dokładnie, i Marcin też jest świetnym rozmówcą i też z racji tych występów w wielu ekipach, i nie tylko polskich, bo grał też przecież w Niemczech, ma szeroką perspektywę i potrafi pewne rzeczy zauważyć, które my być może nie zauważamy. Marcin jak najbardziej przyjął nasze zaproszenie. Super. I myślę, że pewnego razu będzie naszym gościem. No to czyli, tak pół żartem, czyli, pół serio, czyli widzisz, treningi na Śnieżkę i z powrotem. To nie wiem, zobaczymy. Jedno mogę powiedzieć, że Ząbkowic piórek nie stracił, pewnie ten z Mysłakowic też szybko tracić nie będzie, bo to dobry duet trenerów, jeśli się im pozwala pracować, to oni jakoś tak ze sobą już od wielu lat są, potrafią się uzupełniać nawzajem i te drużyny, które prowadzą, mimo wszystko, nawet jeśli z trudem te wyniki przychodzą, to grają taką piłkę, którą się chce oglądać. To jest chyba największy atut tego duetu trenerów. Ja nie zapomnę, czerwiec 2010 rok, panowie, wy to jeszcze tam gdzieś na dywan wchodziliście. Ja byłem w Nowej Soli, kiedy Górnik wracał na drugoligowe salony, zwyciężając z Arką na wyjeździe po niezwykle ciężkim, dramatycznym meczu. I bramce pana Przerywacza. Piotrka tak. Przerywacza w 95. minucie z rzutu karnego, podyktowanego za rękę w polu karnym. No, troszkę tam było też złości ze strony oczywiście gospodarzy. Trener Krzysztof Pawlak, były reprezentant Polski za czasów szkoleniowca Antoniego Piechniczka. Także się tam niezwykle denerwował, że oczywiście naciągana ta ręka. No, ale zostawmy już tam realia. Awansowaliśmy, tak, wygraliśmy. Prawda? A widzisz, ja to jednak mimo wszystko... Moje pierwsze tak jakby wspomnienia z tym, co działo się na boisku, pomijając tam te dziecięce wizyty na stadionie, to jednak ten okres, kiedy reorganizacja drugiej ligi nastąpiła i kiedy Górnik walczył o to utrzymanie w tej nowej drugiej lidze, kiedy wygrywał z Rakowem Częstochowa, kiedy wygrywał z Odrą Opole, kiedy spuścił do trzeciej ligi Wartę Poznań, no jakżeż to paradoksalnie dzisiaj smutno wygląda, gdy wszystkie tak. te drużyny... walczą na tych najwyższych szczeblach. Raków Mistrz, Warta w Ekstraklasie, Odra Opole tuż za. No a my wciąż bijemy się w lidze okręgowej. No to właśnie przechodzą do tej ligi okręgowej naszego kochanego Górnika Wałbrzych. Nysa Kłodzko 1-1. No, przegrywaliśmy 1-0. Ja po przyjeździe z Jedliny, ponieważ oba mecze toczyły się w tym samym czasie, widziałem, że tak powiem, no, przeważającą grę Górnika, który za wszelką cenę starał się doprowadzić do remisu. To się udało, chociaż naprawdę okazji nie brakowało, bo były też sytuacje sam na sam, które powinny były przynieść efekt bramkowy, nie przyniosły. Być może to, co znowu mówimy, że gdyby odrobina
gdyby chłopcy Adriana Mrowca mieli odrobinę więcej szczęścia, być może więcej też doświadczenia, bo sami wiemy, że to są młodzi chłopcy, no to Górnik byłby bogatszy o 3 punkty, miałby dzisiaj 7 oczek i byłby w górnej części tabeli. Nawet no, to prawda. Tutaj ten remis tak trochę zamydla tak naprawdę możliwości tej drużyny, bo potrafią grać ciekawą piłkę. Jak tylko jest ta głowa czysta, bez jakichś większych problemów na boisku wszystko się układa, to naprawdę wygląda dość dobrze. A mówię o tym nie bez kozery, bo miałem okazję ich obejrzeć transmitując mecz Pucharu Polski. Tyle, że tak jak się z Pawłem umówiliśmy, o tym na samym końcu. Tak, właśnie zanim przejdziemy, to jeszcze chciałem... A twój faworyt to jest oczywiście Orzeł Ząbkowice Śląskie, który gra z Górnikiem w najbliższej kolejce. No powiem tak, mam rozdarte serce na pół. Nie tym rozdarte serce. Paweł, nawet nie próbuj mówić o tym głośno. Przyjdziesz tutaj w szaliku i będziesz krzyczał Górnik, Górnik, Górnik i tyle. Inaczej na stadion następnym razem cię nie wpuszczę. Dobrze. Ciebie zbytnio ci działacze Orła nie komplementują w internecie? Proszę o następne pytanie. Dobrze, słuchajcie panowie, zanim przejdziemy do tej wisienki na tort... Zdrój Włókniarz Głuszyca. Tak, 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 ale właśnie zanim przejdziemy... Chcesz jeszcze o tym powiedzieć, tak, teraz? O zdroju? Nie, bo ja chciałbym powiedzieć, że dwie bardzo wysokie wygrane. Skałki Stolec, Zjednoczeni Żarów 8-1 i Bielawianka, Bielawa, Paweł, Sparta Ziemnicy 6-1. Teraz dam Ci zadanie specjalne. Sprawdź, czy Kamil Śmiałowski strzelił bramkę dla Bielawianki, a my sobie z Pawłem Bartkiem porozmawiamy o zdroju i Włókniarzu. Nie, no to dobrze, panowie, okej. Ty sprawdzasz, bo Kamil Śmiałowski był wiceliderem strzelców, dobrze pamiętam, zeszłego sezonu, tak. Grał dla Walimia. I ciekawi jesteśmy, czy tam strzela, bo Walimowi potrzebni są zawodnicy. Do tego, by ofensywne akcje umieć wykończyć, bo mają, a nie potrafią strzelić gola. Natomiast Bartek, byłeś na meczu w Jedlinie. Widziałem, jak robiłeś zdjęcia, tam ustanowiłeś się w takim fajnym miejscu za bramką. Stamtąd na pewno było dużo widać. Ja miałem okazję ten mecz komentować. Powiem tak, no dużo się działo na trybunach. O to chciałem właśnie powiedzieć, że faktycznie dużo się działo na trybunach. Gdzieś to był kolejny mecz, który obserwowałem między tymi zespołami, ale widać, że tutaj ta, delikatnie mówiąc, niechęć grup kibicowskich ewoluuje, jest coraz większa, z meczu na mecz jest coraz większa. I co mnie troszeczkę zaskakiwało, bo z tego, co też czytałem na różnych stronach, niektórzy zawodnicy, chociażby Edward Chałupka, miał spore pretensje do fanów zespołu gości. Gdzieś go tam też nieładnie potraktowali. To nie jest fajne, bo przecież i ludzie z Głuszycy pracują w Jedlinie i ludzie z Jedliny pracują w Głuszycy, a tutaj takie animozje. No ja z drugiej strony gdzieś też pamiętam, że podobnie ma się sytuacja między chociażby Bielawianką a Lechią Dzierżoniów. To są takie derby, które elektryzują ten region. Tu jest podobnie. Niemniej no, tej niechęci, tego hejtu chyba było troszeczkę dla mnie za dużo. No mi się też tak wydaje. Dużo się działo na trybunach. Powiem nawet tak troszeczkę bez jakiegoś tam stresu, bo nie wiem, czy za chwilę nie usłyszę od co niektórych osób, że racji nie mam, ale wydaje się, że więcej niż nawet na boisku się działo na trybunach. Tak. Jedna bramka. Dużo walki w środku pola, dużo niedokładnej gry, dużo takiego, wiecie, no, dużo chęci, ale to nie przynosiło rezultatów. Słaba Głuszyca w pierwszej połowie, dużo lepsza w drugiej. Natomiast to, co ja zapamiętałem oprócz tych sytuacji na trybunach z tego meczu, to kilka kapitalnych interwencji bramkarza jednej i drugiej drużyny. Trzy bodajże cztery takie sytuacje, w których się zachował Stec. I Jaskółowski, jedna sytuacja, którą naprawdę wyłapał niesamowicie dobrze się tam zachowując, taka instynktowna reakcja bramkarza. I tak naprawdę to chyba tyle. Dużo fajnych rzeczy się działo przed meczem. Wyprowadzali tutaj, no, dzieci wyprowadzały zawodników, bardzo ładna atmosfera, dużo kibiców, naprawdę sporo. 5 radiowozów policji przyjechało pilnować porządku. No. Ale nie dziw się, bo przyjechali też kibice z Wałbrzycha pokibicować, więc ja znam takie osoby, które specjalnie przyjechały autobusem z Wałbrzycha, żeby obejrzeć ten mecz.
Popatrz, jak to zabrzmiało bardzo tak pompatycznie, a to pewnie była piątka zamiast autokaru, nie? Niewykluczone, tak, ta co jedzie do jedliny. Ale naprawdę pojechali, to pewnie jest sprawka nas, bo my tutaj ten mecz żeśmy oczywiście chwalili bardzo, że zdecydowanie tak. Od nas się w Wałbrzyszanie dowiedzieli o derby regionu pomiędzy Zdrojem Jedlina-Zdrój i Włókniarzem Górzyca. Mach op fantazję. To słuchajcie, zobaczmy, jak to wyglądało na boisku, tych kilka sytuacji, które dla was przygotowaliśmy, możecie sobie teraz państwo obejrzeć. Zdrój, Jedlina Zdrój, Włókniarz Głuszyca, czwarta kolejka rozgrywek Ligi Okręgowej. Beniaminek z Głuszycy dzisiaj ponownie wita na stadionie Jedlinie Zdroju. Gościa. Był zespołem, który zdominował rozgrywki. Święto kibiców obu zespołów, którzy tutaj pewnie będą żywo reagować na to, co będzie się działo na boisku. Mecz podwyższonego ryzyka, aż pięć radiowozów tutaj obok stadionu pilnuje porządku. Piłka do środka, Tobiasz. Silva. Spokojnie. Santos z lewej strony obiega tutaj teraz, podbijając pozycję na skrzydle. Ładnie zgrana piłka do środka. Silva być może będzie szukał tutaj uderzenia, zagrywa piłkę jednak na prawą stronę. Dośrodkowanie i próba strzału z piątego metra. Kaźmierczak. No i ta piłka tym razem przez środek trafia pod nogi Brzezińskiego. Filip Brzeziński już na wysokości pola karnego będzie szukał dośrodkowania. Jaskłowski z problemami, ale też nie dotarł do tego zagrania. Ani Rangel, ani Choiński. Ona jest szansa na to, by wyjść szybkim atakiem dla gospodarzy. Literski już minięty, Pereira. Santos Pereira znajduje tutaj Baluta, ten sam na sam z Szymonem Stecem. Wraca tam jeszcze jeden z obrońców Włókniarza i jest gol! Teraz już na pewno dla Zdroju. Świetna kontra gospodarzy. Gola zdobywa Marcin Bałut. Do tego, by strzelić piłkę w pole karne płasko, tak dość delikatnie, technicznie, ale ta piłka jeszcze tam gdzieś pada pod nogi Chabrowskiego i Szymon Stec w genialnej teraz interwencji. Jeszcze tutaj próba kolejnego strzału, ale był gwizdek wcześniej sędziego, więc spokojnie goście rozpoczną rzutem wolnym. I jest Chabrowski, który tutaj wyprzedził Chmielarza obok Kaźmierczak. Chabrowski sam szuka teraz zagrania w pole karnym. Bałut, piłka nad tym bramką. I robi prawie w każdym meczu, pokazując tutaj tą piłkarską jakość. Teraz Silva, Chabrowski w środku. Ma dużo odwagi Bartosz Chabrowski, by wejść w dribbling aż z trzema rywalami. Zatrzymany przez Szymona Steca, Włókniarza. Było to jednak na tyle groźne, że gdyby tam nieco lepsze wykończenie miało miejsce, na pewno byłoby łatwiej. Teraz jeszcze Rangel. No, gdyby to akurat leciało na wysokości głowy. Wcześniej był bardzo skuteczny. Teraz kapitalnie Marcin Jaskłowski po tym rykoszecie. Ta piłka frunęła pod poprzeczkę. Wydawało się, że w zasadzie to już jest gol. Rangel z problemami, udało się utrzymać jednak piłkę pod nogami. Jeszcze jeden strzał. Rangel też, no może gdyby ta piłka była uderzona bliżej trochę ze słupków. Ładnie mija tutaj rywala. Tomasz Szyszka przed 16 metrem z pierwszej piłki. Bałot z problemami, gospodarze tutaj była naprawdę bardzo dobrze uderzona. Jeszcze raz i teraz tutaj bardzo trudno, no, zrozumieć, jak on mógł przestrzelić w tej sytuacji. Powinieneś czekać na piłkę. Chałupka, miękko, piłka przed pole karne, Szyszka, bał do boku, Szyszka w pole karne, był blisko Samiec. Szyszka, ale też źle, choć to uderzenie tutaj mogło dać Zdrojowi w ostatnich chwilach tego spotkania gola. No i jak panowie? No tak jak mówiliśmy, dużo na trybunach, dużo krzyków, dużo przyśpiewek, bo nie powiem, że czegoś takiego, no to chyba tego się można było spodziewać. Jedni na drugich, drudzy na tych pierwszych. No i tak w kółko Macieja. Tamtych po drugiej stronie ulicy, znaczy boiska, było słychać trochę mniej. Tych bliżej kamery było słychać trochę bardziej. Bo bliżej kamery. Bo bliżej kamery. W którymś momencie musiałem tą kamerę trochę podnieść wyżej, bo tam ponoć kto nie skacze, ten z Głuszycy. I zasłaniali ten obraz. Parafrazując inne słynne powiedzenie, tak? Nie cieszy was to, że kibice są i jednak ten ruch kibicowski.
Lewandowski jest i się i drużyny się mogą tam ale poszczyć. Tak, to jest bardzo fajne, tylko widzisz, tak jak Bartek powiedział wcześniej, gdy te drużyny nie grają ze sobą, a przeciwko innym rywalom, to ten doping na trybunach jest bardzo żywiołowy, ale i kulturalny. Nikt nikogo nie obraża. I tak jak chłopaki oglądaliście, byłem na meczu w Bystrzycy Górnej, gdzie Łukniarz w pierwszej kolejce grał, przyjechała grupa kibiców, świetnie się bawili, dopingowali, gospodarze zapraszali ich na poczęstunek, jakieś tam bigos, kapusta, za darmo, nie chcieli od nich pieniędzy, tylko dlatego, że tak świetnie razem się bawili. No właśnie, ale to co powiedzieliśmy, otoczka fajna, dużo ludzi, 5 radiowozów, jak na tym szczeblu, to sporo, ale właśnie wspominałem o Edku Chałupce, który właśnie gdzieś czytałem jego wypowiedź, mówi, okej, ja mam grubą skórę, rozumiem mógłbym użyć brzydkiego słowa, te nieparlamentarne słowa w jego kierunku, ale życzenia tego, aby partnerka jego poroniła, no są nie do zaakceptowania. Nie, za takie coś tak naprawdę generalnie, gdyby tutaj tylko z nagrania można byłoby wychwycić, kto coś takiego powiedział, to już są sprawy karne, więc nawet, ale z drugiej strony na chłopski rozum, tak mówiąc prostym, zwykłym językiem, no będąc na miejscu tego kogoś, kto to powiedział, chyba nie chciałby usłyszeć, gdyby ktoś w jego stronę użył dokładnie takich samych słów. Pamiętajcie jedną rzecz, ja to zawsze dzieciom powtarzam. Mówiąc do kogoś coś, trzeba uważać na słowa, ranić, raczej starać się nie, bo nigdy nie chcemy być potraktowani dokładnie w taki sam sposób. W ten sam sposób, tak. Dobrze, panowie, to teraz przejdźmy do tego, co będzie. Już wstępnie powiedzieliście, że Ząbkowice, Górnik, Wałbrzych, zostawmy temat, przejdźmy do następnych spotkań. Co byście jeszcze proponowali, żeby warto by było poświęcić uwagę w następnej kolejce w Okręgówce. No wiadomo, no Żarów, Zdrój, to tak. Może być fajny mecz, patrząc choćby nawet na to, jak to wyglądało w poprzednich sezonach, patrząc na to, jak te drużyny sobie radzą teraz. Bystrzyca Górna też nie gra źle, szczególnie gdy jest na własnym boisku. Wiktoria będzie miała naprawdę sporo problemów, tak grając, jak gra w tej chwili, by tam złapać punkty, ale oczywiście wszystko jest możliwe. No dobrze, a Włókniarz Głuszewca, który zagra z Zamkiem. No właśnie, powiedziałeś, że w drugiej połowie całkiem nieźle wyglądali, zgadzam się, więc być może tę dobrą grę w drugiej połowie przełożą na ten wyjazdowy mecz z Zamkiem Kamieniec Ząbkowicki. Tak. I może ekipa trenera Idziaka tutaj zapunktuje wreszcie. Mam takie przeświadczenie, że prędzej czy później te punkty tej drużynie na pewno gdzieś tam skapną. Zwróćcie uwagę, że oni nie przegrywają tych meczów wyjątkowo wysoko. To jest zazwyczaj jedna bramka. I zazwyczaj te swoje sytuacje w każdym ze spotkań mają. Mniej lub więcej. Często nie są to stuprocentowe sytuacje, ale przy odrobinie szczęścia ciekawe byłoby na przykład takiego obejrzenia meczu, tutaj choćby nawet w Wiedlinie, gdyby się temu Włókniarzowi udało zdobyć bramkę. Mm-hmm. Za przykład w pierwszej okazji, tuż po przerwie. Żeby prowadził. Nie, no to tam byłoby 1-1 wtedy, ale ciekawy jestem, jak wtedy zareagowaliby gospodarze. Zapewne ruszyliby do przodu, a znając życie, kilka ładnych, dobrych zagrań w stronę Filipa Brzezińskiego, nie wiem, Choińskiego, Patryka Rangela, którzy tam starali się szarpać. No nie jest powiedziane, że akurat w tym konkretnym meczu nie dostaliby takiej piłki, by wyjść sam na sam z bramkarzem i nie spróbować go pokonać. Lub w każdym innym kolejnym meczu nie dojdzie do takiej sytuacji właśnie. To jest drużyna, która balansuje na krawędzi. Oni naprawdę, jeżeli połkną, no nie wiem, złapią tego bakcyla, nie wiem, do tego króliczka, strzelą gola, to tak jak z Górnikiem Nowe Miasto. Wygrają jeden mecz, to później będzie im łatwiej kolejny. To co, stawiamy kropkę tutaj? Stawiamy kropkę. To co, a klasa, Kuba, byłeś na meczu, jaki mecz pokażemy skrót w A-klasie? A, słuchajcie, to była fajna przygoda. Raz, że z futbolu amerykańskiego z Bielawy wracałem do Gorc na mecz Górnika Boguszu Gorce Zagłębie Wałbrzych. Udało się dojechać jeszcze przed rozpoczęciem meczu, co było cudem. Jednak, zgodnie z przepisami? Tak, ja zawsze zgodnie z przepisami jeżdżę. Ja nie mam punktów karnych w przeciwieństwie do Bartka. Ja mam jeden punkt karny za niewłaściwe parkowanie pod własnym domem. Ale niedługo to mnie bolało. Ale niedługo będziesz mógł pójść na egzamin za 1000 zł i ten punkt sobie dziękuję bardzo. Bartek Mandek zapłacił, ten punkt mu niedługo minie, ucieknie gdzieś tam w niepamięć. Ale tak... Ja oczywiście pójdę za ten pół serio, bo to 1000 zł kosztuje teraz taki egzamin. No popatrz, żeby sobie skasować punkty. Chyba już musiał korzystać. Chyba potrzebujemy kolejnego sponsora do naszego programu. No, w każdym razie byłem na tym meczu, udało się rozwinąć sprzęt, dzięki chłopaki z Gorcy, naprawdę tutaj Szymek pomógł razem z tam z kilkoma osobami. Podłączamy się do prądu, no i pech chciał, prądu nie ma. Panowie z Osiru w
Gorcach no, mieli tylko jeden taki przewód, który mogli tam od siebie rozwinąć, a musieli, bo jednak to dość duża odległość. No się okazało się, że ten konkretny przewód miał uszkodzoną wtyczkę. Naprawa tego zajęła 26 minut. Udało się nam włączyć w 27 minucie meczu. I pechowo, akurat w momencie, kiedy klikałem przycisk uruchom stream, wpadła bramka dla gospodarzy. Tego jednego gola nie udało się nam zarejestrować. A sam mecz, muszę powiedzieć, że się rozczarowałem, jeśli chodzi o Zagłębie. Zagrała ta drużyna wyjątkowo słabo. To nie było to Zagłębie, które oglądałem choćby przeciwko Strzegomiu. Różny ze Strzegomia, tak będzie po polsku. Tak. Nawet to nie było to Zagłębie, które grało w Pucharze Polski z Górnikiem. Wysoka tam była porażka, ale ta druga połowa dużo lepiej przez nich zagrana niż można było oczekiwać. Byli zmęczeni po Pucharze. Nie, tam było trochę zmian w składzie, to był jeden z powodów. Drugi z powodów wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrze przeczytali ich gospodarze, jeśli chodzi o ustawienie na boisku i próbę wykorzystania tych swoich atutów przeciwko tak grającej drużynie. Bo Zagłębie swoje szanse jakieś tam miało, zdobyło dwie bramki. Jedną dość szybko, po stracie drugiego gola szybko był rzut karny, miało też okazję na to, żeby wyrównać się z akcji, tam poprzeczka uratowała gospodarzy, no i generalnie prawda jest taka, że najpierw zobaczmy może na własne oczy, a potem sobie o tym porozmawiamy. Zawodnikiem odpowiedzialnym za defensywę, szczególnie po tej lewej stronie boiska, no ale dzisiaj go na murawie nie będziemy, skasował całą akcję. Proszę zobaczyć, tutaj sędzia trochę spóźniony za akcją, nie ma spalonego, jest szansa, by można było oddać teraz strzał na bramkę, jeszcze rykoszet, jeszcze krót i poprzeczka ratuje tutaj Górnika od straty gola. W miarę możliwości szybko i dynamicznie Wejnarowicz do środka, teraz prostopadła piłka, szansa dla gospodarzy na drugiego gola i jest 2-0, 2-0 prowadzi teraz Górnik Boguszów Gorce. Nie spodziewało się, że tak ten mecz się ułoży. Wojnacki w pole karne, mieli swoją szansę goście, trafili w poprzeczkę, Ogary, faul bramkarza, no tak pokazuje tutaj sędzia tego spotkania. Ogary stoi już na linii, a pytanie co się wydarzy, gole 2-1. Tego z rywali teraz bardzo dobrze od razu przed pole karne ucieka na czystą pozycję, raz jeszcze Bejnarowicz, niezła próba tutaj rozciągnięcia tej gry, szansa na oddanie strzału, ale piłka przegrana jeszcze na 30 metr, nie ma spalonego, tutaj sędzia pokazuje, że został Chojnacki, no i faktycznie on był 2 metry. Przewidywać się pewne poczynienia swoich rywali na boisku jest, więc go wszędzie pełno, a tu proszę, bramka, Górnik zdobywa gola. Teraz Krawczyński, ale dobra piłka, Gałek z problemami, no i właśnie, to się mogło źle bardzo skończyć. Pawełek dobry, a tutaj ponownie nie trafia, tak jak trzeba, chociaż odzyskuje piłkę, jest już w polu karnym, będzie szukał tego zagrania i bramka dla Zagłębia. Kolejna dobra. Dobrze ustawiony jest cały czas w tym meczu Bejnarowicz. Zrobił kółeczko, świetnie wypaczył tutaj moment, który można podać piłkę w pole karne i okazja dla gospodarzy. I oni tutaj teraz pokazują, w jaki sposób powinno się wyprowadzać akcję z głębi pola, szukając właśnie dogodnej pozycji do tego, by oddać strzał na bramkę. To która bramka ci się najbardziej podobała? Kuba, wiesz co, ja trudno mi ocenić, która bramka mi się najbardziej podobała. Ja generalnie cieszę się z każdej bramki, którą zobaczę, bo uważam, że to jest zawsze osiągnięcie dla danego piłkarza, żeby strzelić, czy drużyny, żeby strzelić dobrą bramkę. To czekaj, pobudzę jeszcze twoje szare komórki. Ile bramek zobaczyłeś dzisiaj? 6. Popatrz, a ja tam tylko 5. No 5, no. Było 6. I to jest to właśnie, ile widzisz palcem. Majka Jeżowska śpiewała, wszystkie dzieci nasze są, a tutaj można powiedzieć, wszystkie bramki ładne są. Dobrze, panowie, to generalnie po prostu drużyna została dobrze przeczytana i rozgryziona, rozpracowana. Nie wiem, jak to inaczej ująć. No tak chyba trzeba byłoby to ocenić. No, powiem wam tak. Tak było, jak było. Górnik zagrał mecz bardzo pewnie, skutecznie, przez długą część drugiej połowy grali w dziesiątkę po bardzo bezsensownym faulu na bodajże Mielnika, jak dobrze kojarzę nazwisko. Jeśli pomyliłem, przepraszam. Tam wyskoczył z pretensjami do rywala po tym, jak został sfaulowany. Sędzia faul odgwizdał, wszystko wydawało się w porządku, odpalił.
No i za to po prostu automatyczna czerwona kartka. No nie można w ten sposób się zachowywać. Ile trzy mecze od razu z automatu? Prawdopodobnie tak, bo to było no może nie bezpośrednie uderzenie, ale ewidentne popchnięcie w plecy go zawodnika, który w ogóle nawet nie patrzył w jego stronę. Bartku, twoje szczawno, to o czym mówiłeś, Wenus, Nowice, tydzień temu. Jesteś rozczarowany? No nie, no bo to był mecz na szczycie, także nie mogę być rozczarowany. No nie można zawsze wygrywać, tak? Na razie po stronie porażek w zespole Błażeja Gromniaka zero, więc konsekwentną piłkę grają, tak? Nie można powiedzieć, ktoś by mógł powiedzieć, że lider powinien był tutaj ten remis wykorzystać, ale lider też się potknął, możemy powiedzieć, czy potknął. Czy Szczawno zaliczyło potknięcie? No to też nie możemy powiedzieć, że to jest potknięcie, bo to tak jak powiedzieliśmy sobie, to był mecz na szczycie. Ale zobacz, Bartek, tam jeszcze drugi, nie? To co mówiłeś o liderze, Jaworzyna, Pszenno, pierwsza z czwartą, tak. Szczawno, druga z trzecią. Druga z trzecią. To były dwa świetne mecze i w dwóch przypadkach remisy. Tak, i w dwóch przypadkach, czyli status quo się, na szczycie zachowane. I zobaczcie jeszcze co ciekawe, sześć drużyn wciąż bez porażki w tych rozgrywkach. Aż trafią na siebie. Jest to możliwe. No tutaj też nie wszystkie drużyny zagrały tę samą liczbę gier, ale generalnie to jest też bardzo ciekawe, że mamy aż sześć drużyn, które jeszcze meczu nie przegrały. Różne są bilanse bramkowe. Moim zdaniem tutaj też to, na to warto zwrócić uwagę, bo Jaworzyna Śląska, prawda, tylko gol stracony i tylko gol stracony drużyny z Pszenna. Nie? To jest ciekawe. Teraz panowie powiem, że Czarni zdobyli jeden punkt. Ale Tomek wrócił, nie? No właśnie, ktoś mi to powiedział, że Tomek wraca z wczasów i chyba pańskie oko konia tuczy, także prezes Stasiński wrócił i drużyna zaczęła się, miejmy nadzieję, odbijać. Aż punkt czy tylko punkt? Wiesz co, no trudno ocenić. Szczyt z Sudetami przegrał, grając słabo. Taka jest prawda. Ale z drugiej strony Czarni męczą się tak niemiłosiernie w tym sezonie, że kiedyś ten pierwszy punkt trzeba było zdobyć. Mogli wygrać, mogli przegrać, zdobyli punkt. Przecież muszą się z tego cieszyć. No, następny mecz już niebawem w Kłaczynie z Beniaminkiem. Zwróćcie też uwagę, że w tej kolejce z wyjątkiem wspomnianego pojedynku Cukrownika z Karoliną to mamy hokejowe rozstrzygnięcie. Oj tak. Bramek tutaj wysypało naprawdę jak z rogu obfitości. Najwięcej tak, grom Witków, Iskra, Witków Śląski. To co ty tutaj próbowałeś ich tam gdzieś derby tak łączyć. Derby nazwowe. No 10 bramek, 5 do 5, to na pewno się musiało podobać. Podobać. No dobrze, a panowie, a ten Walin, nie martwi was ten Walin w tym sezonie? Znaczy martwić, słuchaj, w Strzegomiu różne rzeczy się dzieją. Tam bardzo często te roszady kadrowe są, szczególnie w Strzegomiu. Sędziowie też mają swoje do powiedzenia i mogą się tu panowie obrażać. Przykład kontuzji Szymona Garwola i ludzi będących na stadionie, nawet tam kibicujących drużynie AKS-u, którzy po meczu mówili wyraźnie, że tutaj po prostu to było aż nadto widoczne, to co wtedy na boisku się działo. Więc ty miałeś zadanie sprawdzić, czy Śmiałowski gola strzelił dla Bielawianki. Nie. Nie, ale to miałeś powiedzieć. A, to już jest. Wiesz, ale popatrz, polecenie było sprawdź, nie było powiedz. Także z pedagogicznego punktu widzenia jestem rozgrzeszony. Słuchajcie, ale ja jeszcze mam taką fajną niespodziankę dzięki Pawłowi, to teraz trzeba go pochwalić tutaj za to, że się postarał. Bo pominęliśmy to właśnie omawiając. Ale nie pominęliśmy. Nie. Chcecie zobaczyć szatnię MKS-u Szczawno-Zdrój? No to proszę bardzo. Oto jak panowie, jak na Camp Nou? Robi wrażenie, tak, fajnie to wygląda. To są takie, wiadomo, drobne elementy, ale też wiadomo, że zupełnie inaczej się wchodzi do takiej szatni w Szczawnie Zdroju, a zupełnie inaczej, no nie chciałbym tu nikogo krzywdzić i sprawiać przykrość, ale wiemy, że są zespoły w tej klasie, które obiekty mają troszeczkę... Czyli MKS może równie dobrze prowadzić program dla pozostałych klubów, kto was tak urządził. Ale widzisz, tu Bartek ma rację, ja pamiętam jeszcze za czasów, gdy sam grałem w piłkę i mecze w Witkowie Śląskim, gdy trzeba było tam się przebierać, słynny wagon, pociąg jeszcze z czasów chyba I wojny światowej. To było naprawdę ekstremalne przeżycie. Mam nadzieję, że nie wagon Ameryka, w którym Hitler podpisywał. Nie Hitler, przepraszam, Niemcy podpisywały kapitulację. Natomiast pod koniec pierwszej wojny. W blasku kąpi gnią. Dzisiaj mają szatnię naprawdę przepiękną i też jak na takie warunki jak Witkowie, to trzeba im naprawdę powiedzieć, że zrobili duży kawał dobrej roboty, choć ileś lat do tyłu już to wszystko.
O, ja pamiętam, tak, ten i stadion Czarnych przy ulicy Wrocławskiej, i te obiekty, gdzie pamiętam nieraz i rozmawiałem z prezesem Kądziołką, a potem z prezesem Nurkiewiczem, Leszkiem Nurkiewiczem, którzy non-stop się skarżyli, że co zrobili na przykład... przyłącze wody, to było włamanie, ukradli całą armaturę, a jak już troszeczkę gdzieś tam ten obiekt zabezpieczyli przed złodziejami, to znowu był najazd dzików i te dziki zryły. Ja mam zresztą gdzieś te zdjęcia, to są zdjęcia sprzed 20 lat i to boisko... Lekko pod kątem, z barierką. I często piłka jeszcze wpadała do pęcznicy. Był odpowiedni gość specjalnym takim wysięgnikiem i biegał żeby ją wyciągnąć. No to były też inne czasy, zupełnie inne czasy. No to było biedniej. Pamiętacie za to boisko Juventuru? Oczywiście, że pamiętam. I tak piękna jedna połowa, zawsze jedna połowa pod górę. W Dzieciomorowicach podobnie. W Dzieciomorowicach jest do tej pory. W Dzieciomorowicach jest spadek koło 1,5 metra. Słuchajcie, no jednak porównując taki spadek, a ten 40 kilku stopni, no to jest różnica. No jak wykopałeś piłkę spod pola karnego, to równie dobrze mogłeś strzelić gola do drugiej bramki. Ja to jeszcze pamiętam, bo ja akurat mieszkałem na Podzamczu i to boisko widziałem z okna i z kolegami chodziliśmy na to boisko i kopaliśmy. No to był zespół policjantów, tak? Ale tak. Fajny to był zespół, fajnie się tam oglądało te spotkania. Było im dużo obiecane. Wiadomo, z tego projektu budowy supermarketu. Panowie, bardzo sentymentalny odcinek. Bywa. No, mamy swoje lata i też pewne wspomnienia mamy, bo też tych spotkań w życiu obejrzeliśmy setki, jak nie tysiące. No to jest prawda. Tych piłkarzy naszych niejednych też ich znamy. No, z niektórymi, którymi się rywalizowało na boisku. Dzisiaj w tej chwili rozmawiamy, gdy przychodzą na przykład do nas tutaj do studia porozmawiać o tym, co się dzieje. Niektórzy z nich pracują jako trenerzy. A niektórzy dalej są wiernymi kibicami swoich. No, na przykład, nie? Też się zdarza. Także naprawdę powiem, to fajna historia. No, ileś tam lat w piłkę się jednak grało, nie? Dużo rzeczy się w tym czasie wydarzyło. Panowie, bo została nam jeszcze klasa B, ale zanim klasa B... A nasze programy coraz dłuższe. No właśnie. Ale to było dobrze, no tylko żeby nam widzowie nie usypiali. Dokładnie. Ponoć nie jest tak najgorzej. Co byście polecili na najbliższą kolejkę w klasie? Słuchaj, na pewno Zagłębie Sudety będzie ciekawym meczem, ale wiecie czemu? Bo Zagłębie ma trochę teraz do udowodnienia, a Sudety znowu się rozpędziły i zobaczymy, jak to wyjdzie. No ja troszeczkę jestem rozczarowany postawą Zielonych Mokrzeszów, którzy po odejściu trenera Gromniaka, no, możemy powiedzieć, są cieniem tego zespołu z poprzednich lat. Raptem 2 punkty, notabene jeden zdobyty właśnie w konfrontacji z ekipą ze Szczabnozdroju. Tak. No i Mokrzeszów zagra przeciwko Karolinie. Bez względu na to, jakie miejsca zajmują oba zespoły, wydaje mi się, że ten mecz może być całkiem ciekawy. Taki lokalnie. Hitem nieuniknionym będzie Szczabnozdrój ze Strzegomiem, gdzie Szczabno podejmie u siebie Strzegom. To też będzie bardzo ciekawy mecz. Może uda się na niego podejść, zrobić jakieś nagrania. Lysa kłacze na Czarni Wałbrzych. Czy Kuba nie będziemy pokazywać w ogóle? Nie będziemy nic pokazywać. No tak, no derby, że tak powiem, o czerwoną latarnię, to moglibyśmy powiedzieć. Znaczy derby, przepraszam. Rywalizacja o czerwoną latarnię, tak. No bo Lysa kłacze na 0 punktów, Czarni 1 punkt, o czym wspominaliśmy. Także też jedni i drudzy będą chcieli coś pokazać i udowodnić. Koniec, kropka, idziemy do klasy B. No i tutaj wróżyliście pod górze, czy się zbierze, czy się nie zbierze. To zebrało się to pod górze, panowie, czy się nie zebrało? Zebrać to może się zebrało, ale sił wystarczyło chyba nie do końca. No bo 2 bramki, można powiedzieć, fajnie, no ale po stronie strat to jednak, delikatnie mówiąc, mamy problem. Nie chciałbym używać terminu katastrofa, no ale 5 bramek u siebie. Co prawda Żarów, rezerwy Żarowa na drugim miejscu z kompletem punktów. Niemniej, no troszeczkę falstart. I pod górze na dole. Mieroszów też na dole. To jest dla mnie no, bardzo duże zaskoczenie. A ja ci powiem, że nie. No rozmawialiśmy o tym tydzień temu. To nie jest zły zespół. Grać piłkę potrafi strzelać bramki, ale nie ma bramkarza.
A tak, wspominałeś, że nie ma bramkarza, no, tak. Dopóki grał tam Filip Fonfara, dopóki tam grał, to naprawdę robił to, co trzeba było i to, co, wiesz, przechodziło przez środek pola, on po prostu wyłapywał. A tutaj mamy efekt końcowy taki, że po prostu ten zespół potrafi strzelić bardzo dużo bramek, no ale bez odpowiedniego zabezpieczenia z tyłu te bramki też traci. Unia Bogaczowice wygrała, panowie. No, no i jesteś pewnie szczęśliwy, nie? Ja lubię za to, że w tej miejscowości, w której tak naprawdę kiedyś... Czekaj, jaka Unia? Bogaczowice. No, już teraz ja powiedziałem Bogaczowice, na pewno. No, bo się... Cofniecie i zobaczcie, mówiłem Bogaczowice, na pewno. Okej. Okay. A ja nie Bogaczewice, tak. Bartek natomiast uczulał, żeby poprawnie wymawiać. Ja z dwóch centymetrów. Pierwszego to jest... Nie chciał być... Tak. Ja... Solo. Tak, solo. Panowie, z tego względu, że tam nie ma jakiejś wielkiej historii piłki w tej miejscowości i to, że obecny wójt, pan Mirosław Lech, też swoją determinacją przyczynił do tego, że tam jest boisko, że jest infrastruktura i że oni grają, to ja ich za to cenię i cieszę się zawsze każdy. Powiedziałeś o panu wójcie, tak, ogromny szacunek bieg dla pana Mirosława. Bieg, dokładnie. No, nie tylko, w Sudeckiej Setce przecież. Mnie się przypomina, słuchajcie, taki klub, o którym być może nawet nie słyszeliście. Był swego czasu taki klub, ja na ten klub nawet jeździłem, też z aparatem, Sudety Struga. Był. W klasie B. Mm-hmm. Który prowadził, był i prezesem, i trenerem. Kto? No nie. Świętej pamięci Boguś Dąbrowski. Nasz jeden z najlepszych zapaśników Zagłębia Wałbrzych. Który niestety później w dość tragicznych okolicznościach odszedł. Mm-hmm. Będąc na leczeniu, pamiętam tutaj, szczęki we Wrocławiu. I on był takim motorem i jeździłem nieraz na te mecze i on był i trenerem, i prezesem, no ale wszystko wraz z odejściem pana Dąbrowskiego się niestety skończyło. Byłem na tym boisku jeszcze tak nie tak całkiem dawno temu, podczas festynu dla dzieci, tam organizowano właśnie zawody. No, dzisiaj to już boiska nie przypominało raczej, natomiast też słyszałem, były też takie informacje na stronie Urzędu Gminy, które tak jakby potwierdzały fakt, że ta reaktywacja boiska nastąpi, no i generalnie będziemy mogli kiedyś tam w przyszłości znowu zagrać w piłkę nożną. Oby tych drużyn, chociażby na szczeblu klasy B, było jak najwięcej, bo o tym też rozmawialiśmy, że jednak tutaj Świdnica dominuje, a my tak pod kątem liczebności nie mamy się czym pochwalić niestety. Ale możemy się pochwalić filmikiem, który dostaliśmy od wiernego widza. Wciąż czekam na kubek. To teraz trzy. To prywata, teraz już prywata. Tak. Unia Jaroszów przed meczem z błękitnymi z Łotwina. No dostaliśmy fajny filmik, zobaczcie, bo bardzo sympatycznie zrobiony, samoistnie zmontowany. Właśnie na takie filmiki od Was czekamy. Takie chcielibyśmy od Was dostawać. Na adres, który będzie tam. Tam pod spodem, tak, wyświetlony. Także bardzo proszę, Unia Jaroszów. Czekamy na takie materiały. Przysyłajcie do nas obojętnie z którego klubu, z której klasy rozgrywkowej.
chętnie puścimy, pokażemy. Panowie, czas nagli. Przechodzimy do tego, co będzie. Co waszym zdaniem będzie ciekawego do obejrzenia w B-klasie, gdzie warto się wybrać 10 września wszystkie mecze równo 11. No dla mnie Bogaczowice jest no nie wszystkie, bo jeden mecz o 15. No i popatrz, znowu ci się nie udało. Ajej, znowu, no znowu. Powiedz. No to powiedz, który mecz o 15. O 15 no bo... Płomień Dobromierz z Granit Dwa Roztoka. I ten mecz będzie rozgrywany w Dobromierzu oczywiście. Tak, tutaj też warto zwrócić uwagę, co zrobią piłkarze Unii w meczu przeciwko drużynie z Podgórza. Czy się Podgórze zbierze? No, czy pojadą, nie? Czy pojadą, no, tak. To jest... Chociaż to początek sezonu, więc no, oczywiście bez ironii, bez tutaj jakiejś złośliwości. No, tutaj zawsze mówimy, że akurat mamy sentyment do tej drużyny, więc to nie jest tak, że się z tego śmiejemy. Ale faktem zdarzały się takie sytuacje, gdzie nie jeździli po prostu na swoje mecze, nie? Tak, chyba w zeszłym sezonie tak się Sudetom Dziedzmurowice to przydarzyło. Ale powiem ci, Sudety, ty generalnie ostatnie 5 kolejek uratowały się w lidze. W poprzednim sezonie ostatnich 5 kolejkach uratowały się w lidze. Jeszcze w poprzednim sezonie w kolejnych kilku kolejkach ostatnich uratowały się w lidze. I jeszcze w kolejnym sezonie też tak było. I jeszcze w kolejnym sezonie. A w poszczególnych sezonach to nawet nie tyle w ostatnich 5, co w ostatniej kolejce, w ostatniej minucie meczu, w ostatniej doliczonej sekundzie gry. Ja się bardzo zastanawiam, jak oni to robią. No ja pamiętam historyczny jeszcze sezon Sudetów Dziedzic-Morowice w klasie okręgowej, bo mieli jeden sezon. Jeden, tak. Jedyny, ale tak. No to dobrze, panowie, nie samą ligą człowiek żyje, drodzy widzowie, drodzy panowie. Jest jeszcze puchar. Ten puchar mieliśmy okazję transmitować na kanale sportowy Wałbrzych TV. Może Kuba byś troszkę więcej o nim powiedział, bo byłeś... Paweł, ja powiem tylko tyle. No, zagrał w Zagłębie z Górnikiem Wałbrzych mecz, historycznie ujmując, ciekawy mógł być. No, tak trochę nie po polsku wyszło, ale generalnie chodzi o to, że te dwie drużyny, jak grały ze sobą, to zawsze to były mecze ciekawe. To było to święto piłkarskie w Wałbrzychu. Teraz kibice na stadion wejść nie mogli, stali za płotem, trochę pośpiewali, ale tak szczerze, nie wiem, czy nawet ten mecz ich interesował. Może się na mnie pogniewają zaraz, ale stali tuż za mną, nie? Za tym płotem. To rozmawiali o tym, czy Raków awansuje do następnej rundy, czy Legia sobie poradzi, czy Śliż zagra w reprezentacji. No właśnie na tym meczu... Czyli szerokie horyzonty tak, naszych tak, kibiców. Tak. I tylko co jakiś czas zerkali, czy padła bramka. Jak padła, to były tam oczywiście Górniku jazda zy. No a tak naprawdę to nic wielkiego. Z Zagłębiem. No tak, tylko że tam na kaponoś to Zagłębie było wtedy. Aha. No a wygrali goście wysoko. Daniel Gałek robił co mógł. W tym konkretnym meczu naprawdę spisywał się jak bohater pelerynka tym razem. Daniel no nie dało rady, tak jak ostatnio mówiłem, wychillować w baseniku z palemkami i drinkiem. Teraz za to mógłbyś dostać pelerynkę i taką maseczkę super hero. Te 5 goli, które puścił, to już po prostu były takie sytuacje, których no sam jeden nie był w stanie wybronić. To powoli już kończmy. Kończmy zawsze tą dobrą nowiną, czyli dobrą taką, że pomagamy, wspieramy. Kuba, z racji tego, że fajnie dzisiaj mówisz, to powiedz, co udało się jeszcze załatwić podczas akcji licytacji wspierania, przywrócenia do zdrowia Marcela z Gwarka. No wiesz, nie lubię słowa załatwiło, ale generalnie udało się skontaktować z Łukaszem Plugarem. Przekazaliśmy trochę takich gadżetowych pamiątek. Ja między innymi trwa licytacja już w tej chwili, możecie to na pewno gdzieś tam zobaczyć na stronie na Facebooku, medalu i pamiątkowego szalika z Mistrzostw Polski Retroligi, który tam gdzieś kiedyś przy okazji transmisji z meczów mi sprezentowano. Przekazałem też Łukaszowi koszulkę i książkę o rajdach samochodowych, może nie piłkarska, ale generalnie myślę, że zawsze jakiś pasjonat tego się znajdzie. Mam nadzieję, że się to uda spieniężyć maksymalnie, jak się da. Bo cel szczytny. No bo cel szczytny, tak. No to co panowie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję, że znowu się udało nam spotkać. Niestety żadnego gościa nie było, ale wiemy, że oni są rozrywani, że oni mają treningi, po treningu nie mają siły. To zaraz, Kuba, jeszcze o tym powiesz. Nie, to zaraz ty powiesz. Ja powiem. Słuchajcie, no moi drodzy, no to jeżeli na koniec ja mam powiedzieć, to serdecznie polecamy wam Skarb Kibica na stronie na Facebooku Sportowy Wałbrzych TV pojawi się i jest post o tym, gdzie i jak można go nabyć. Zapraszamy na najbliższy mecz Górnika Nowe Miasto tutaj na ulicę Ratuszową, gdzie Jakub też będzie sprzedawał przed meczem, w przerwie meczu i po meczu Skarb Kibica. Tu oczywiście znajdziecie wszystkie terminarze rozgrywek, możecie sobie sami uzupełniać, wpisywać wyniki, będziecie wiedzieć datę i kiedy dany mecz się odbywa, też oczywiście opisy wybranych drużyn. Także oglądajcie, kupujcie, czytajcie i do zobaczenia za tydzień w kolejnej odsłonie programu Przed Kolejką. Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur. Dziękujemy. Dziękujemy.